Tytuł kursu: roboty związane z montażem i eksploatacją instalacji gazowych. Moduł: wykorzystanie programów komputerowych do sporządzania opracowań rysunkowych związanych z tworzeniem dokumentacji projektowej instalacji gazowych. Tytuł wideokastu: zastosowanie programów komputerowych wspomagających wykonywanie dokumentacji projektowej instalacji gazowych. Dzień dobry, nazywam się Piotr. Jestem projektantem w biurze projektowym Joabud. Nadzoruję i koordynuję pracą zespołu projektantów przygotowania dokumentacji sieci gazowej na osiedlu Słonecznym w Kielcach. To jest Monika, moja asystentka, która dopiero się uczy. Szefie, do czego służy program PITCAP? Program PITCAP powstał w firmie projektowej, aby wspomagać projektowanie sieci i instalacji na podstawie aplikacji CAD, której zadaniem jest wspomaganie projektowania instalacji. Aplikacja ta stosowana jest do projektowania instalacji i współpracuje z AutoCAD? Aplikacja PITCAP przeznaczona jest do wspomagania projektowania instalacji gazowej, branży grzewczej, sanitarnej, wentylacji, klimatyzacji i elektrycznej w środowisku AutoCADa. Program ten jest pogrupowany w moduły: ogrzewanie, instalacje sanitarne, wentylacja, instalacje elektryczne, regulacja, które mogą być wykorzystywane oddzielnie lub łącznie, tworząc jednolitą multiaplikację wspomagającą projektowanie instalacji wszystkich branż. Projektujemy sieci gazowe za pomocą nowoczesnego oprogramowania, które wykorzystuje metodologię 3D. Ale co z dokumentacją już przygotowaną, kiedy okazuje się, że jest przeszkodą na trasie prowadzenia sieci i trzeba dokumentację poprawić? PITCAP może współpracować z programami przeznaczonymi do obróbki dokumentacji wskanowanych, co jest bardzo istotne w przypadku, gdy niezbędna dokumentacja istnieje tylko na papierze. Program umożliwia tworzenie projektów hybrydowych, rastrowo-wektorowych, dzięki czemu nie ma potrzeby przerysowywania istniejących dokumentacji. Zapamiętaj, PITCAP może być wykorzystywany przez firmy i instytucje projektowania lub wykonawstwa budowlanego i wszelkich instalacji budowlanych przy projektowaniu nowych budynków, renowacji i przebudowie obiektów istniejących, podczas planowania, kalkulacji i przygotowywania produkcji, biura architektoniczne i inżynierskie, firmy wykonawcze i remontowe. Aplikacja ta posiada wbudowane funkcje przeznaczone do przekazywania danych do różnorodnych programów obliczeniowych. Posiada bogatą bibliotekę ponad 6000 symboli opisujących urządzenia, armaturę i wyposażenie instalacji poszczególnych branż. A co jeśli okazuje się, że są błędy na etapie projektowym lub realizacji projektu? Programy PITCAP działają w środowisku AutoCADa. AutoCAD jest przodującym pakietem CAD, szeroko rozpowszechnionym wśród projektantów. Dzięki temu możliwe jest wymienianie danych, np. między architektem, instalatorem i konstruktorem. Bardzo przydatnym narzędziem zaimplementowanym w PITCAP jest konwerter warstw oraz funkcje rozpoznawania elementów. Teraz dopiero zrozumiałam, jak wielkie znaczenie ma wykorzystanie nowoczesnych programów komputerowych wspomagających projektowanie w naszej codziennej pracy. Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.